Dzień dobry kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Weź Filip, powiedz, co tu się dzieje. Przyszliśmy wszystko, prawie. I nie ma hakamady. Nie ma hakamady. No. A spotkaliśmy panią i mówi, że jest tam na samym dole. Tak, że pół stada jest w ogóle gdzie indziej, nie? Że konie się na stada podzieliły na i połowy stada tutaj jest, prawie wszystkie, a reszta jest za tą kurą daleko. I my tutaj wcześniej już chodziliśmy, łaliśmy ją i zawału prawie dostałam, bo to jest najgorsze, co może być, nie? Ja już tyle razy to przeżyłam, że nie ma koni, uciekły i trzeba szukać. Ja podziękuję. Ja podziękuję, naprawdę. Także idziemy szukać hakamady. No. Na sam koniec, niestety. A ten koniak się patrzy na nas takie, what? Co wy tutaj chcecie? Do kogo wy gadacie? Mission complete! Udało się! Naprawdę ona była na samym dole, słuchajcie! Aki, ja cię zabiję! Jeszcze sama została z jakimś koniem! Ja cię sunę! Faktycznie! No, bo tutaj trawka oczywiście! No, bo... Cieś koniu! Masakra! No cześć koniu, cześć! O, oczka zawią, bo tutaj już niestety... Co? Wiatr wieje, no, musiu kochany. Dobra, zakładaj kawecan, wzięliśmy w ogóle wytypy. Od razu, przyszykowany. Haki. Dobra, lizawka, no. To jest właśnie najlepsze, że tutaj konie sobie stoją, to mogą sobie jeszcze lizawkę zjeść, tak? No super. Przynajmniej się nie nudzą, dobra. Ale ona teraz złoto wygląda, tak na żywo, nie wiem, czy w kamerze to chyba nie będzie widać. Ale ona na jesień pięknie wygląda. Dobra, trzeba już polecić na ciebie. Też będziesz miał włosy lśniące. No. Z odżywką, tu jakiego w ogóle placka sobie zrobiła, bo się wytarła. To jest cała kamada. Dobra, ja przesunę, uwaga, do ciebie. Dobra, posłuchaj. Dobra, okej. Okay. No ona się tutaj lizawką zajęła, ale ja ją popsikam, przykro mi koniu. Super. Nie, ty już jesteś... Czyli jednak. No teraz rozczeszysz włosy, to będziesz miał takie, wiesz, jedwabne, eksamitne. Dobra, to Filip tutaj czesze akomadę, tutaj tam, gdzie siodło leży. Jak dasz radę na górę, jak najdalej, a tak to ja tam dosięgnę. Dobra. No i co? O, właśnie te takie placki to psikam właśnie na zmiany. Preparat z Acerbi Pharma. O! No i tyle, no. Przyspiesza porost włosa w sumie. Okej. Okay. Już nie masz nigdzie ran wojennych? No, jeszcze tutaj, ale... Dobra, takie małe to nie. A jeszcze tu na pysku. Czekaj. Wiem. Koniu, pokaż się. Ta się śmieje, nie. Ja wiem, poczekaj. Pokaż mi. Czekaj. O, dobra. No i super koń. Bo takiego plecka, że się zrobiła na chrapie, no. W szoku. Kamada w szoku. No, jeszcze psikamy na grudę. Na grudę tu. Co? Plecki dwa. Dobra, to czekaj, tylko grudę jeszcze. O, schodzi, wow, ej, mniejszy jest ten sup. Jak po psikaniu, no ile? Z dwa razy użyłam. Patrz, gruda to taka bakteria w błocie i potem się robi taki strup na nogach, wiesz? I to trzeba psikać po prostu, żeby się nie rozprzestrzeniało dalej. Bo to może być takie wielkie, że to może koń mieć na całą nogę takie strupy, nie? Także lepiej trzeba dbać o to. Jesteśmy na lożowniku. Zobaczcie na Filipa, on ma w ogóle cały strój, nie wiem czy zauważyliście. Czekajcie, tylko batę wezmę. O! Cały strój, ostatnio co Decathlonie kupiliśmy, także dzisiaj będzie test. I co, dzisiaj będziemy ćwiczyć kłus, żeby Filip miał równowagę, żeby w końcu się... Dosiadł. Tak, dosiadł, wyrobić i wszystko inne. I będziemy ćwiczyć te nędzne zaaglezowanie. Dobra, idziemy. No i dzisiaj Filip właśnie z racji tego, że będzie miał taką bardziej jazdę dosiadową, to ja po prostu hakamadę mam na ląży. No i tyle. Okej.
A Kamada musi ogarnąć, że nie może iść po tym. Taki. O, właśnie. Super koń. O, teraz pięknie idzie. No, jak jej tu podkowę wezmę, to tam nie będę płakać, bo już w sumie będziemy jej ściągać na zimę podkowy, więc jak jej wezmę, to tam trudno. Tu przynajmniej znajdziemy. Ale mam nadzieję, że nie, bo będzie się jej po prostu, będziemy musieli też jazdę przerwać, nie, bo bez podkowy. Taki, o, patrzcie, jak zmieniła. Jak zmieniła kierunek, cwaniak. Dzisiaj wiatr wieje, także może mnie tak słabo słychać. Filipa to już w ogóle nie będzie chyba słychać. To co, Filip, żeby nie było nudno, to spróbuj stanąć w siodle i jedziemy, nie? Tylko zobacz, jak ci strzemiona zjechały. Co ci mówiłam, w najszerszy... O, właśnie, no. Super. Okej. Okay. Ale bez trzymanki, halo. I łydki do tyłu. O, właśnie. I bez trzymanki. I do tyłu nogi. O, super, właśnie. I do tyłu nogi. Bo ci do przodu, jak dajesz nogi, to spadasz do tyłu, nie? Logiczne. A jak dajesz do tyłu nogi, to nie spadasz do tyłu, nie? Bo masz podpór jakby, nie? Okej. Okay. No, musisz próbować, próbować. Wiesz, no dzisiaj ćwiczenia, to dzisiaj do skutku, aż będziesz umiał. Dzisiaj już nie odpuszczę ci, nie ma. Dzisiaj ja trzymam Hakamadę, ty ćwiczysz. Może też tak jest, że masz za długie strzemiona, to musisz mi powiedzieć. Znaczy, no to w sumie ja widzę. Że możemy ci trochę skrócić strzemiona, żebyś miał krótsze. Raz i na dwa. Teraz chyba trochę za krótsze. No spokojnie, to jeszcze. Jeszcze nie zrobiłam. O. A. Teraz włóż. Tylko pamiętam, teraz za daleko. O, właśnie, no. No, o tu. Czekaj. No i teraz masz lepiej, bo tu musisz mieć właśnie pięta w dół, ale nie, zobacz, bo to ci chodzi o to, że jak wstajesz, nie, spróbuj stanąć. O właśnie, widzisz, nogę musisz mieć prosto, bo ty próbujesz robić takie coś, a tak właśnie cię do tyłu daje, nie, a musisz mieć tak nogę, nie, w tym miejscu i tamtą też. Dobra, będzie. I zaraz damy, teraz tu skrócimy. Musisz mieć po prostu krótsze, to siodło totalnie jest dla ciebie za duże, dlatego... Możesz źle się czuć w tym siodle, mam świadomość, ale jak będę miała 16, to będzie lepiej pasować i do mnie, i do ciebie na pewno też. Wiesz, więc to się nie sugeruj, może ci też źle wychodzić, bo przez to, że siodło jest po prostu za duże, nie? Także to też musi być siodło dopasowane niestety do jeźdźca. Dobra, lecimy. Ćwiczenie, tak jak mówiłam, teraz spróbuj z krótszymi strzemionami wstać. Stać i spróbować, o właśnie, nóżki do tyłu, bo ci lecą do przodu. A widzisz, no jest, no, o super, właśnie. Tak jest, no ćwicz sobie. Nie ma problemu, jak się ten, jak spadniesz do tyłu, to jeszcze raz, nie? Spadniesz do tyłu, to jeszcze raz. O super, no. Trening, czyli mistrza, panie. Pamiętaj, no i o. No i super, fajnie. No i powiedzmy, że robisz półsiad, fajny. Hop! Haki, hop! Raz, dwa, 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 super! Raz, dwa, super! I trzymaj ten rytm, hop, 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 hop! Tak jest, super! Brawo! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ty już zgubiłeś, ale spokojnie. Raz, super, brawo! Widzisz, czujesz to, że sam wstajesz? Sam wstawaj, hop, sam, sam. Super, sam wstawaj, siadaj, tak jest. Brawo! No i super, o! Bardzo fajnie, zobacz. Hakamadzie się podoba. Prrrt. No i deszcz zaczął palać. Brawo! Super, Filip. Dzisiaj 10 z plusem, brawo. I już, i co, już nie było tak strasznie, nie? Nie, bo ja robiłem tak, raz,
No super, brawo, Fiona. Zobaczysz na filmie, jak fajnie się z nią zgrałeś, aż zaczęła się rozluźniać, wiesz? Okej, okay, musimy teraz ratować siodło. Bo zaczął padać deszcz. Także... Czekaj, no moją kurtkę nie dam, kurde. A ja, nie, nie mam nic w aucie. Czekaj, ja się idę. Musimy ratować, kurde. Kurde, moje siodełko. Do auta damy, wiesz? Filip. Dobra. Moje siodło. A ta jak, patrz jak wichr wygląda. No czekaj, wyjdź. Siodło damy szybko, moje biedne siodło. O nie. Nie, spokojnie. Tyle to tam, wiesz, żeby nie cały czas nie mokło. Tyle to się tam... Dobra. Także teraz będziesz rozstępowała kawadę na oklep bez siodła. W takim razie. No, ale to wiesz, można bez siodła. No to mi tak. Może pojedziemy teraz tam? Dobra. W sensie jak odprowadzimy akwady na pastwisko, tak? No, na pastwisko. To daj czaprak. Dobra. Jak jakiś, nie wiem, banan w tym kapturze. Ale Filip idzie i jedzie na oklep. Jesteśmy już na pastwisku. No, a w sumie tak... No jeszcze chwilkę tutaj Filipa oprowadzę. Tu na jakiś pagórek się wyspniemy. Ojejku. Tak, zawołajcie, że tam są konie. O matko, tu jest rów. No dobra. Rów, znaczy... No ale hakamada, żeby się jej poślizgnęła. Dobra. Oby nie, oby nie. Super koń. No i super. A jak się jedzie do oklep? Jest mega ciepło i fajnie. Ciepło, no. A w zimę to jest najlepiej, wiesz? Tak grzeje cię, no. Ja uwielbiam. Jak kaloryfer. Tak. Tak ci pupę grzeje, fajnie, fajnie. O, tam widzę konik dziką różę je, no. Mądre konie, mądre. No fajnie, fajnie. Ja będę z tym lążą i na kawecanie. A co to? To teraz co? Lążę tutaj, na oklep. No. A najlepiej jak dosiad ćwiczyć to tylko na oklep. Bo to jest fajnie, fajne. Ale to jeszcze musisz bardziej odwagę taką zebrać w sobie, to wtedy będziesz mógł bez rąk już, wtedy wiesz. No widzowie, tak naprawdę przed każdym kursem mam takiego stresa, ale... No, ale odważny jesteś, trzymasz się, próbujesz, nie? Ale dzisiaj nie było źle. Powiedz, że było fajnie na końcu. Na końcu tak. Na końcu, no. Ale zawsze mam stres. Ale na początku tak średnio jeszcze. No ale to, wiesz, trening czyli mistrza, jak to mówię, nie? Ale ona normalnie jakby jakiś offroad jechała, nie? Cała z piachu. No, one się tak porozumiewają, wiesz, gdzie są. I najgorsze, że idą dwa konie zaraz. Aha, o nie. To jestem przylepa. Dobra. Tutaj mamy już takie pagórki i drzewka. No to tu masz takie. Tu masz pagórki. No dawaj, masz tu pierwszy pagórek z korzeniami. No i półsiad. A widzisz. Prrt. Nie spadłeś? Nie, trochę ale do tyłu. Po prostu tak poleciałem. No. A na koniec, proszę Państwa, oczywiście gruszki. Chyba to są gruszki, nie wiem. O, łatwo jedyna. Tutaj strzepłam i konie się do mnie dorwały. Zaczęły jeść. Czekaj konio. No przecież nie, no tak to wam nie strzepnę, halo. Dobra, uwaga. Uwaga. Lecą. Dobra. Wow, a tu jaki galop. Siema, siema podruba da koty. Nice. Piękny koń, piękny, zrobimy okiem. Super. Dobra. O, i pakuj przyszedł. Na gałązkę. W ogóle konie tego nie jedzą, ale dobra. Ach, żeś zerwał. Się. Skosiła się. Super koń, smaj. Proszę bardzo, koniu. Proszę, gruszki. Ja to są takie mini gruszki, ty. Bo to w sumie nie jabłka, tylko gruszki są, nie? O, cześć, jaki piękności. Muszę kiedyś w przyszłości mieć konia z rybim okiem.
Przynajmniej jednym, a najlepiej dwoma w sumie. Co? Złapałeś? Dobra, dawaj Filip, no. Filip tutaj kaskader będzie się huśtał. Nie wiem, czy to gruszka, czy co. Jeszcze drugą ręką. Teraz na ten grubszy wskocz. No ten, no. Nie. Za wysoko. To jest za wysoki trochę. Dlaczego nie się wzywa? A nie, tak to nie, halo. Jero, Filip raz już spadł z drzewa, teraz drugi raz chyba chce spaść z drzewa. Pamiętasz, jak spadły z drzewa? No, u cioci, no. Dobra, idziemy teraz do Wilbera po gruszki. No te są niedobre. A tutaj mam gruszki. No, te już myślę, że lepsze będą. Niestety zaczął padać deszcz. Niestety, a mieliśmy plan na długi film, taki dłuższy. Tak, żeby z Wilberem jeszcze coś porobić, ale, no, ale... zobaczcie, zaraz będzie burza, no i no niestety. No nie będziemy stać i mokroć w deszczu, mimo tego, że mamy przeciwdeszczowe, to jednak ja bryczesy, ja przeciwdeszczowe i ty też nie, więc... No właśnie. Tutaj mi przemokną, także słabo, nie chcę być chora, bo muszę do koni jeździć. A po drugie, się... ja już jestem trochę chory. A no, to fajnie, że z rami mówisz. Nawet nie mów. Dobra, idziemy do auta i jedziemy, my się z wami żegnamy do następnego odcinka. Pa, pa. Pa.